Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Prawie całą noc padało, nad ranem przestało, ale kałuże są jeszcze wszędzie. Wprawdzie tu wszystko błyskawicznie paruje, błyskawicznie idzie do góry i ślad po deszczu znika, ale kałuże ciągle są, bo tak jak mówię, padało bardzo dużo i bardzo długo. Chyba niestety musimy już powiedzieć sobie to otwarcie. Pora deszczowa już nadeszła. To nie przypadek. Właśnie odwiozłem Juny do przedszkola. Możemy zacząć dzień. Jest 7:04, a więc doskonały czas na to, abyśmy ruszyli z kolejnym odcinkiem. Zapraszam do oglądania. Pierwsze straty. No niestety. Złamał się nasz palik wspierający, czyli ta decha, która tutaj oryginalnie była przy tym przymocowana, połamał się w ramach wczorajszych emanacji pogodowych. Proszę bardzo, ale za to drenaż sprawdził się genialnie. Tutaj troszkę stoi za głęboko. Trzeba będzie go jakoś przekierować, żeby nam teraz pod furtką nie płynął, bo to już jest, sytuacja się lekko zmieniła i od kiedy żeśmy ten teren wynajęli, no to nam trochę to nie na rękę jest, żeby to tu było. Coś wymyślimy, zobaczymy. Może kładkę zrobimy. Trzeba będzie coś wymyśleć nowego. No trzeba będzie dać tutaj nową, solidną kolumnę. Nie wiem, czy nie zrobimy jej może z tego. To wygląda mi dość solidnie. Będzie wprawdzie trzeba to zrobić fachowo. A my żeśmy tutaj nasypali tyle żwiru dookoła. Teraz, żeby wykopać to wszystko. Matko jedyna. No dobra. Trzeba to trzeba. No musimy się tym zająć w pierwszej kolejności. Ja jeszcze tylko chciałem wejść, zobaczyć. O Jezus, ale bagno tu się zrobiło teraz na wejściu. Dobrze. Jak wygląda sytuacja tutaj? Popadało sporo. No to się tam ładnie rozprowadziło. Proszę, proszę. Jest twardy. No i brawo, i o to chodziło. Będzie można teraz już tylko ewentualnie jakieś poprawki wprowadzić, ale jest ok. No dobra, to taki przegląd gospodarczy na razie zrobiony. Tam wczoraj w rogu żeśmy kopali na próbę zobaczyć, bo chcemy zacząć robić... O, ślimak! Ślimak, ślimak! Wystaw rogi, dam ci sera na pierogi. Tutaj. Byliśmy ciekawi, jaka jest ziemia, bo generalnie chcemy zacząć robić ogródek tutaj. Tu będziemy sadzili warzywa, owoce. Będą passion fruit, czyli marakuja. Będą oczywiście ogórki, pomidory. Różnego rodzaju inne warzywka też. No i co się tu okazuje? Ziemia jest ok, ziemia jest spoko, ziemia jest w miarę miękka. Chociaż jest dużo kamieni, ale jest pełno śmieci. Sąsiedzi pewnie wyrzucali, więc trzeba teraz przyjść i zrobić to w ten sposób. Motyką. Ruszamy, śmieci wygrabiamy do worów i wystawiamy. No i tak będziemy musieli po prostu to zrobić. Dobrze, ale o tym już mówiłem, więc to tylko takie przypomnienie. Na przykład takie perełki się zdarzają. Rosną sobie tutaj od czasu do czasu takie fajne. To są bardzo ładne palmy później. One są jak taki pawi ogon się rozpościerają, jak rosną. Dobra. No najlepiej to byłoby taki betonowy wstawić po prostu, no. Najlepiej byłoby taki betonowy. Ale ten też jest solidny. Dobrze, poczekam, jak sąsiad wstanie, to się ustali harmonogram pracy. A dzisiaj chcemy już przewieźć wszystko, co tylko można do Sitchis, czyli do naszego sklepiku z kanapkami. I miejmy nadzieję, że jutro, pojutrze będziemy mieli już osobę, którą będzie można przystosować, czyli nauczyć tego, w jaki sposób otwierać, zamykać i jak przygotowywać kanapki. Jedziemy na śniadanie. Co się okazało? Ja cały czas podawałem sobie tą trawę, bo mówię, no ładna taka kępka sobie rośnie, to niech sobie rośnie. I lałem ją tutaj wodą, lałem. I teraz ta rąk podchodzi. Mówię, o lemongrass. Ja mówię, jaka lemongrass? Zwykła trawa. Urwała liść. Zobaczę, jak to tam wygląda z spodu. No kurczę, rzeczywiście. Wzięła, urwała. No lemongrass. Rzeczywiście, jak ładnie pachnie. It smells so nice. No prawdziwa trawa cytrynowa, po prostu. Taka kępa. Nie wiedziałem o tym, że to jest trawa cytrynowa. Tak sobie podlewałem i proszę, jak ładnie urosła. No dobra. To są ciuchy, na które Juny jest już za mała. Po prostu wyrosła z nich. A tudzież na przykład z tej nie wyrosła. Why are you taking this?
It's too big. She's not wearing it. No tak, to jest sweter, no nie, po prostu nie, nie skorzysta tutaj, no dziecko jest jednak w połowie Europejką i nie czuje tutaj specjalnie zimna, w związku z tym niepotrzebne są takie rzeczy. Oddamy je komuś. We give it to who? The shop? On the corner? Tam, gdzie żeśmy oddali huśtawkę i ten cały zestaw dżunkowy do zabawy, to tutaj też oddamy te ciuszki. No to teraz jedziemy. Najpierw oddamy ciuchy, a później śniadanie. Takie ujęcie ustawione. Ona idzie, niesie wór z darami. Tak, święty Mikołaj. A tutaj pan tnie, no niestety metalowe jakieś pręty, w związku z tym troszkę hałasu jest. Niech idzie, niech odda. A my idziemy dalej jeść. Spotkaliśmy przed chwilą Maćka, akurat wyszedł. Pokazałem mu już, co się stało z szatką. No będziemy musieli po prostu zrobić to tak, jak mówiłem, solidniej. A teraz starą oddała te rzeczy. Jedziemy coś zjeść. Zdradzę wam trochę kulisów naszych śniadaniowych. Proszę bardzo, następuje transfer. Zbliżenie. I tam przeszedł. Ej, you said soup, not green. Ponieważ Tarong nie zjada, to jest w khmerskiej jakby tradycji noodle soup, to chodzi głównie o noodles, czyli głównie o makaron z mięsem. Natomiast to, co dla mnie jest najważniejsze, czyli zupa, rzadkie, to dla Tarong absolutnie jest zbędne i ona nigdy tego nie zjada, zawsze zostawia to. I ja się wściekam wtedy, że ona zostawia najlepsze, w związku z tym najpierw robimy transfer, ona oddaje rzadkie i przy okazji warzywa, których też nie zjada. I dzięki temu ja mam porcję, która starcza mi prawie że do wieczora. Co więcej, ponieważ ja jem bez makaronu, ale za to jem sporo kiełków. Więc ja sobie wrzucam swoją porcję kiełków, a Tarong swoją mi oddaje. I tym sposobem powstaje zupa mistrzów. Nie mówiąc już o przyprawach, w których idzie masa. A te przyprawy to bardzo ostre chili z olejem. To ostre papryczki w marynacie winegre, to taka marynowana rzodkiew, no i oczywiście pieprz w dużej ilości. A oprócz tego idzie jeszcze chili sos. I to wszystko już jest w tej zupie. Aha, no nie zapominajmy o soku z limonki wyciśniętym do środka. Mieszamy i to będziemy jedli. A Maciek z Natalią, którzy również zawitali do nas, jedzą podobną noodle soup. Tyle, że jeszcze do tego jajko sadzone, też bez nudli, ale jajko sadzone do środka. Taka panaberia. No dobrze, to ja jeszcze pozwolę sobie, skoro już tyle o tej zupie. Trochę ostre. Ale pyszne. Świetny początek dnia, kochani. Smacznego. Smacznego. Jak postanowili, tak też zrobili. Dzisiejszy dzień spędzamy tutaj, w tym obszarze. Takie jest po prostu założenie, że dziś poświęcamy na to plus znalezienie kogoś do pracy. Mamy dwie rzeczy do zrobienia. Odkładamy na bok. Mieliśmy dzisiaj jeździć po kurnikowych rzeczach. Mieliśmy jeździć po idła i tak dalej, zobaczyć gdzie co się kupuje. Ale to wszystko zostawimy sobie na jutro, pojutrze, nie wiem. Nie jest to najpilniejsza rzecz. To najpierw trzeba zrobić, czyli zrobimy nowy drenaż, poprowadzimy go nowym korytem, zamontujemy porządną kolumnę i zrobimy tą siatkę tak jak trzeba. Z odzysku. Tak jest i postaramy się przekopać jak najwięcej dzisiaj terenu pod grządki, tak żeby można było szpulko nawieść dodatkową ziemię właśnie i właściwie będzie można zacząć sadzić. Także... No, chyba nie jak w dzieciństwie. Ty. Stoję boso w błocie, no, mama by była zachwycona. Brawo, brawo. Ja jak widzicie założyłem roboczy strój, nie pokażę wam jak wygląda z tyłu, bo to już w ogóle jest dramat, ale w robocie jestem. Także do dzieła, do pracy rodacy. Tak wygląda sytuacja na tą chwilę. To jest rów, który żeśmy zrobili teraz. On omija już nasze wejście. Tu żeśmy zasypali to wszystko. No to jeszcze prace trwają na tym oczywiście, ale tu zabezpieczamy przed napływem wody. Niestety pierwszym etapem będzie rozlewisko w tą stronę. Znowuż i przelewanie się tutaj. Co nie jest jakąś masakrą na razie. Ale i tak będziemy tutaj zasypywali, podnosili ten poziom tutaj cyklicznie, żeby to leciało dalej tam, w tamtą stronę. No i druga rzecz. Nie chcieliśmy tego jeszcze teraz robić, bo do tej pory takiej sytuacji nie było, żeby aż tak padało, żeby tutaj nas pozalewało zupełnie. Ale niewykluczone jest, że jak będzie 2, 3 czy 4 tygodnie lało z rzędu non-stop, to będziemy musieli po prostu w którymś miejscu tutaj wpuścić do tego rowu melioracyjnego, do tej kanalizacji tam po prostu rurę pod drogą.
i tyle. I po prostu to, co ścieka tędy, będzie szło do rowu. Ale to jakby się okazała jakaś kurna większa masakra. A teraz... 97 w Polsce. 97 w Polsce, jakby miał się powtórzyć. A teraz robimy, kopiemy otwór pod kolumny. Ja już nie wiem, czy mam, nie mam siły już. Młodzi dobra. Zwarci. Dobra, czekaj, ja wezmę... strzelają. Wezmę motykę, bo tam już widzę, że weszliśmy na poziom gliny. No to ponownie do pracy, rodacy. Dobra, otwór jest zrobiony. Chyba będzie musiał wystarczyć. Tu jest taka warstwa gliny, twardej bardzo. Później zaczyna się uczyć jakiś tam czarnoziem, ale na początku jest ciężka teraz glina. Wiemy, dlaczego używają takiej łopaty. No właśnie, dlaczego motyka, a nie zwykła łopata. Ciężko się przedrzeć przez to. Nie wiem, czy dobra. Panie by chciały... A teraz? To co? Co tam żyje? Wszystko. Rzeczywiście. O matko, ile tego świństwa jest. Bardzo niechętnie to wezmę w ręce. Termity nawet są. Zjedzą nam to. One już to jedzą. Czy to się nada, czy nie? Musi się nadać. Jest twarde? Twarde. Dobra, robimy to. Kafar w pracy. Jak wygląda sytuacja? Najpierw żeśmy podsypali żwirem dno samo, żeby się nie zapadał. Po czym większe kamienie, resztki cegieł, to wszystko poszło wokół. Następnie poszedł gruby żwir stamtąd. No a teraz, jak widzicie, jest ten drobny z drogi zaniesiony. Na końcu zarzucimy tą gliną, uklepiemy, a później wszystko i tak posypiemy jeszcze żwirem. A na ten żwir damy taką gumę, mamy tam taką gumę specjalną. Musimy niestety zdjąć furtkę. Zawias zrobiony z drutu się nie sprawdza, jest za sztywny. Lepsze są te z trytytek, więc musimy na razie zdjąć w ogóle, naprawić furtkę i na same trytytki zrobić. I będzie idealnie. No i brawo. Słup jak talara. Prawie się nie rusza. A jeszcze glina pójdzie. Jesteśmy na kolejnym etapie. Proszę bardzo, przedłużacz. Leci sobie tam. Tutaj jeszcze raz trawa cytrynowa. Tu się kończy jeden przedłużacz. Potem leci drugi przedłużacz. Potem mamy taką popierdółkę na sam koniec jeszcze, żeby mieć trochę luzu. Tutaj mój własnoręcznej roboty. Przedłużacz na wszelki wypadek. Wiertareczka, trytytki, piła i wkręty. Zaczynamy mocowanie siatki do naszego słupa, do kolumny, prawie jak Zygmunta. Taron krusza z lunchem dla Juny. You coming back later? Okay, see you. A my musimy niestety metodą eliminacji dojść do tego, który nie działa, bo jeden z elementów naszej układanki niestety się nie sprawdził i doprowadziło to do tego, że wiertarka nie działa. A zatem, no jeszcze przeczyszczę, bo tutaj w glinę weszło. Próbujemy, jeden po drugim. Krótka fraszka na trzy przedłużacze. Jak trzeba mieć jednak w zanadrzu czwarty zawsze, bo okazało się, że jeden był popsuty metodą eliminacji. Oczywiście ten, który był na samym początku, czyli z tej strony sprawdzając na końcu, okazał się być trefny, ale poszedł w użycie mój i on już jest niezawodny. I wszystko działa. Jak tam Maćku ci idzie? No i dobrze. Tak wygląda sytuacja na tą chwilę. Stoi kolumna, siatka zamocowana, jest solidnie, niestety pod spodem wszystko wisi. Będziemy tutaj chyba dokładali, bo myśleliśmy najpierw, że zasypiemy to gruzem, ziemią, ale ile to roboty. Także chyba pojedziemy, kupimy siatkę taką metalową i ją dosztukujemy tutaj. Wpuścimy ją wręcz w głąb po prostu w ziemię. Tu żeśmy zrobili, proszę bardzo, pokazuję, objaśniam, taką wejścióweczkę. Ścieżka zdrowia, ale zobaczcie, co tu się dzieje. To jest tak wszystko grząskie, mokre pod spodem, że my to będziemy jeszcze musieli utwardzać nie jeden raz. Nie jeden raz. No i właśnie. Mogłeś być już na dnie. A, nie byłeś. No i tak. To będzie wymagało dosypywania cały, co powiem, czas. Tam jest ten grubszy żwir najpierw, później ten drobny. No ale nie oszukujmy się. Wchodzi się bez brudzenia klapków, bez ślizgania. Uważam, że bardzo na tą dobra robota. Okay. Teraz została nam tylko jeszcze furtka. Furtka już jest naprawiona, podokręcane są
te zewnętrzne, czyli najważniejsze elementy, śruby razy dwa. No i musimy będzie pierwszy zamocować. Będzie padać znowu. No ma padać, ma padać. 3 godziny. Dobra, montujemy ją tak, żeby ona tutaj dochodziła, ale nie wchodziła pomiędzy. Tak. I otwiera się w tą stronę. Bardzo dobrze, no to tak robimy. Do montażu siatki, furtki, przystąp. Padło przed chwilą filozoficzne pytanie, czy mogłoby być lepiej zrobione? No, no mogłoby być, mogłoby być. A czy jest wystarczająco? No jest wystarczająco. Pod spodem kurki nam nie wyjdą, a jak będą miały zamiar wychodzić, to się troszeczkę jeszcze dosypie żwireczku. Proszę bardzo, otwieram i cyk, wchodzą do środka. Proszę uprzejmie. No dobra, to teraz tak, możemy albo spalić teraz te rzeczy, bo później będzie padało i nam zgasi ładnie. Albo przekopujemy teraz ogródek, albo jedziemy do sklepu. Łopata nie była używana tutaj. No możemy pojechać do sklepu po tą siatkę, no. No to zróbmy sobie breaka, jedziemy po siatkę. I tylko wymierzyć trzeba. Trzeba. Przerwa techniczna, jedziemy. Musimy kupić gwoździe i siatkę. Tak jak mówiłem, pociągniemy ją tam na dole. Zobaczcie za nami, co się dzieje. Miał padać od 14, ale ewidentnie ma ochotę zrobić to znacznie wcześniej. Mamy 11 równo. Także samolocik poleciał. Panie pilocie, dziura w samolocie. Czekam tylko na Maćka. Jedziemy. Bankomat, po hajsy i budowlany. Drobna zmiana planów. Najpierw pojedziemy do Glena, bo Maćkowi znowu skuter nie odpala z stacyjki, że się tak wyrażę, tylko musi znowuż kopać. To jest irytujące, więc na zasadzie reklamacji śmigamy do Glena. Przy okazji dowiemy się jeszcze o parę innych rzeczy, jak tam będziemy na miejscu. Mi przestał działać również ten sygnał. Horn nie działa. Myślę, że będę potrzebował. Teraz się dowiem, czy nasza pani loteryjka coś ma dla nas. Any good news? Yeah! Alright! Mamy dobre wiadomości, czyli że jest ktoś, kto być może mówi po angielsku. Okay, no problem. Can you take my telegram? Okej, okay. Pani loteryjka, właśnie wymieniliśmy się numerami telegramu. Prześlę później po pracy kontakty do osób, które się zgłosiły do pracy. A Maciek w międzyczasie no padł po prostu w szpony hazardu i postawił. Nie, żeby pani miała na jedynkę. Pracuje, żeby coś miała tam po prostu. Słusznie, słusznie, bardzo ładnie. Zarabiam. No, ale ważniejsze jest, jedziemy do serwisu motorowego. No to już mówiłem właśnie, że śmigniemy. I jak znam życie, to złapie nasz deszcz. Ja to zazwyczaj uglena. Jeszcze 6 sekund nam zostało. To zobaczmy, czy uda się Maćkowi. Postawił na jedynkę, czyli punktację od 210 do 695. W sumie przy 20 rzutach, 20 losach, u razy 4. Ale zobaczymy co. Dwójka, no niestety wygrał. Pomiędzy 210 a 695 w sumie 20 losów musi się przytrafić. Wszystko powyżej 695 to już są inne numery i wtedy Maciek przegrał. A widzimy, że idą. Bardzo niskie, gratuluję. Mogłeś postawić piątkę, powiem ci szczerze. Dziękuję, to już. Już jestem wyjaśniony. Nie musimy już czekać, będzie 4-5. Okon, jechaj. And thank you. Przyjechaliśmy do Glena, żeby zrobić ten no, odpalanie z przycisku start. I przyjechał, mówi, no zobacz Glen, co się dzieje. Bierze kluczyk, musisz mi przekręcić. Muszę nóżkę podnieść. A nóżkę też. Kluczyk. No i no właśnie, przyjeżdża, mówi, proszę bardzo Glen, zobacz co się dzieje z reklamacją. I proszę bardzo. Ale jestem świadkiem, że nie odpalał dzisiaj, no. Bo na wszystkie sposoby. Kto się nie chciał. Okay, ten dolar. 10 dolców, mówi Glen. No nie wiem, no naprawiło się. Ale no najlepsze jest to, że miałem, mówię, sam zrobię dzisiaj, sobie odkręcę tylko 3 śruby, zobaczę, może uda mi się naprawić, bo nie działa sygnał. No i... Jak przyjechałem, mówię do Glena, u mnie sygnał nie działa. Wciskam, kurna, no nie mogę, nie rozumiem tego. Wzięliśmy siatkę, to jest cały zwój tej siatki, 10 dolców za taką, taki zwój. Z izolacją, że może się nie zepsuje od razu. Mamy drut do łączenia i wzięliśmy dwa rodzaje gwoździ jeszcze, bo chcemy troszeczkę dobić je do tego słupa.
Zresztą gwoździe zawsze się przydadzą. Wracamy do domu. Najlepszy to jest gwóźdź programu. Gwóźdź programu, brawa. Jejku, jejku. Błysną. Dobra, jedziemy. Ale mnie plecy rąbią. No więc mam informację, drodzy widzowie, iż nie będziemy zamawiali konstrukcji stalowej kurnika od Glena, gdyż wychodzi ona po prostu za drogo. No jak na hobby to już jest zbyt duża kwota, to już bez sensu. Dlatego też będziemy budowali kurnik sami z bambusa, w całości. Stelaż z bambusa, ściany z bambusa, tylko dach, nie z bambusa. Dach będzie z jakiejś stalowej płyty, coś w stylu tego, który mamy w sklepie zrobiony. Czyli generalnie ruszamy z niewykluczone, że już jutro z budową kurnika z bambusa. A na razie zajmujemy się tym, żeby stworzyć środowisko przyjazne kurom, które się wprowadzą później do tego cudu techniki i budowlanki. I jak widzicie, tą siatkę, którą kupiliśmy, dajemy ją na pewnej wysokości, ale podwiniętą w tą stronę. Tutaj później będzie to przysypane, kamyki, piach i kura jak przyjdzie, to nie będzie kumała, o co chodzi. Chce się podkopać, ale nie bardzo jest jak, bo zawinięta ta jest. I ona stoi na tym, co chce co się chce podkopać. Mamy takie założenia. Okazuje się, że kura ma mózg większy niż przewiduje. To wyjdą nam innym miejscem. To przelecą górą. Po prostu. Także, ale nie zmienia to faktu, że chcemy zrobić, zabezpieczyć tutaj dół, żeby też jakby uciążliwiej było wchodzić tutaj jakimś innym paskudom, który miałby ochotę na nasze kury. No, po prostu. Dowiedzieliśmy się, że mają ochotę na takie kurczaki. Szczury. Tak, duże szczury porywają kurczaki. Są w stanie porwać i węże ewentualnie. No właśnie. Wąż sobie i tak poradzi z tamszym ogrodzeniem. Szczur podejrzewam, że również. Chociaż tak jak mówię, no ta siatka jest stalowa. To jest metal, to nie jest plastik czy coś. Tylko tak w miarę solidnie, no, żeśmy już wzięli. No dobra. No to tyle, jeśli chodzi o raport z drutowania, że się tak wyrażą. Maćku, ciągniesz druta dobrze, tak? Kręcę. Kręcisz druta, dobra. Przebrałem się już, będziemy jechali do miasta na lunch, zjeść coś. Założyliśmy siatkę na całej tutaj długości tego płotu, tak jak żeśmy chcieli, tak jak planowaliśmy. Oczywiście ona jest nie z tamtej strony jeszcze nie dociążona, nie zasypana, także nie spełnia swojej funkcji jeszcze. Ale generalnie nie jest najgorzej, tak mi się wydaje. Oczywiście kury sobie przelecą górę, jak będą chciały, tak jak mówiliśmy. Liczę na to, że jednakowoż nie będą chciały. A jak przelecą w jedną, to że najwyżej wrócą sobie. Dobra, pokazałem, że jest zrobione, a zatem można odgwizdać przerwę. Czekam na Maćka i Natalię i jedziemy. Khmer taste, of course. No i w momencie, w którym żeśmy wychodzili, dosłownie, naprawdę, już zapłacony rachunek jest. Mieliśmy wyjść, puch, i poszła ściana wody. No niestety, zdążyłem tylko wybiec na tyle, żeby, jak widać, mokry kask. Ja mam tą gąbkę w środku i to dość szybko łapie wodę. W związku z tym przyniosłem go tutaj do środka. No i poczekamy, bo to nie ma sensu, no. Nie ma sensu jechać, to nic nie złoży. Does it have rain where you come? Where you come? Yes, from Poland. Poland? Oh, Warsaw? Yes. Oh, I'm from Warsaw. Yeah, I am. Does it have rain like this in Warsaw? Yeah, from time to time, yeah. Yeah. This is a monsoon. From New York. Yeah, yeah. Ale daje, no trudno. Przeczekamy, będzie dobrze! Jest akcja błyskawica. Zrobiło się okienko pomiędzy opadami. Ale ja muszę kupić żarcie dla kotów. Bo się skończyło, dzisiaj dostały śniadanie. A no Jezusie kochany, co się dzieje? Gdzie jest żarcie dla kota? Gdzie jest żarcie dla kota? Gdzie jest żarcie moje dla kota? Moje żarcie dla kota. Tego na pewno nie kupię. Gdzie jest żarcie dla kota? Dobre jedzenie dla kota było. I zniknęło. Gdzie jest ktoś z obsługi? Sytuacja wygląda następująco. Ja pokazuję i objaśniam. Zatrzymaliśmy się tutaj, bo tam nie mają już normalnego pokarmu. Tylko whiskasa, ja dziękuję. Zmokliśmy tak, że telefon cały zamoczony, kamera również. To wszystko. Nie wiem, czy wystarczy. Jedzenie kupimy tutaj, w zwierzęcym, dlatego się tu zatrzymaliśmy. O, jakie śliczne maluchy. No i co? Mam nadzieję, że zaraz przejdzie, bo nie chcę jechać. No to teraz to już mi jest obojętne, naprawdę. Tylko nie mam gdzie schować telefonu i kamery. Muszę po reklamówkę wziąć od nich.
Jesteśmy u pani loteryjki. Ja musiałem w międzyczasie pojechać szybciutko do domu. Przebrałem się, ale tak kompletnie się przebrałem. Musiałem zmienić wszystko, bo byłem przemoczony do ostatniej nitki. I szybciutko zawracałem, bo tutaj czekała na nas pani do pracy. Porozmawialiśmy, jesteśmy umówieni jutro 9 rano. Będziemy panią zawozili, pokazać jej, gdzie znajduje się sklepik, jak wygląda. Jeśli pani zaakceptowa nasze warunki finansowe, jeżeli się okaże, że dalej będzie wyrażała chęć współpracy z nami, no to raz, dwa, zaraz zaczynamy szkolenia z przygotowywania kanapek, z otwierania i zamykania sklepu i będziemy mogli niedługo ruszyć. Także to jest dobra wiadomość dla nas. I to duży krok milowy. Natomiast później wam pokażę, co się stało, jak popadało trochę mocniej. Nasze drenaże nie bardzo. Nie bardzo. Musimy znaleźć inny sposób, inne rozwiązanie. To jest dobry czas na to, żeby zobaczyć, jak tam nasze drenaże sobie radzą. No, wszystko zapełnione. Drenaż zapełniony. I nastąpił przelew. Przelewem otrzymaliśmy to. Jak widać, dość mocno i poważnie to wszystko jest tutaj zalane. No mamy tutaj depresję, nie ukrywam, że jest depresja. Tam będziemy oczywiście nasypywali, tak jak mówiłem jeszcze. Ale to jeszcze chwila. Myślę, że nie unikniemy jednak odprowadzenia po prostu rurą tego do tego kanału po drugiej stronie drogi. On odbierze każdą ilość, która tutaj przyjdzie. Także mam wrażenie, że nie jest, nie, no nieuniknione to jest, no po prostu, no. Cóż, Adam grzbi. Idzie. E.T. von home! E.T. von home! E.T. von home! Ale cały misterny plan poszedł. Nie, no nie wyszło najgorzej, no po prostu się nie sprawdziło. Ale tutaj zobacz, nie przepuszcza, tu nie przepuszcza, po prostu poszło tędy, no, poszło tam, gdzie najniżej było, no. Czyli 97 mamy. No trosze taki, no, ale dobrze, no, wiemy przynajmniej, że trzeba zrobić po prostu drenaż tutaj, no i już, no. Też nie ma tragedii, no przecież wejdziesz, no. No wejdę, panie. Wiesz, no, tylko też nie jest tak, że padało nie wiadomo jak, no. No trudno, dobrze, no jest sytuacja, jest do przemyślenia temat, coś trzeba będzie z tym zrobić, no. Nie jest najgorzej. A kto to przyjechał właśnie? Dziewczyny wzięły tuk-tuka. Staroń przyjechała skuterem, ale to tuk-tuk przywiózł dziewczyny. Cześć kochanie. Jak tam? Chodź, chowaj się przed deszczem, moja. Moja malutka kochanie. Tak, cały jestem mokry, to prawda. Szybko, leć do domu. Leć do domu. Jak było w przedszkolu? Co robiłaś? Fajnie. A co robiłaś? No dobra, to idziemy. Zimno? Tata. Aha. A, że buty masz nowe znowuż. No fajnie sobie tak coś kupić. $3. Hej, $3. Cool. Good friends. Am I? Dobrze. $2. Ej, for... $2. Yes. A ja chodzę za 50 centów. E.T. phone home. $2. Brawo. A ja jestem mistrz klapka, pierwsza owca z parkietu. Próbuję tobie kupić buty od 2 tygodni, nie chcę. No to nie. No bo po co buty? Po co buty? Nie sprawdzają. Dokładnie. Dobrze. Bo stoimy na deszczu, to nie ma sensu. No, you eat all the food? Brawo, Juny. Really? Brawo, kochanie. Pięknie zjadłaś dzisiaj. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Pięknie dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy oczywiście jutro, 7 rano czasu polskiego, na odcinek kolejny. Dzisiaj życzymy wam fantastycznego dnia. Wielkie dzięki za lajki, dzięki za wasze komentarze. Jeśli oglądacie i wam się podoba kanał, a jeszcze go nie subskrybujecie, będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie. Subskrypcja, dzwoneczek, żebyście zawsze wiedzieli, że wchodzi kolejny odcinek. No i tyle. Do zobaczenia jutro, cześć, trzymajcie się, hej.